Trzeba pamiętać o tym, że projekt rozporządzenia, które zostało zaproponowane w styczniu 2012 roku przez Komisję Europejską, to projekt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Tak dokładnie on się nazywa. Oznacza to, że poza rozwiązaniami ogólnymi istnieją również rozwiązania szczegółowe, które dotyczą poszczególnych sektorów. Jeżeli chodzi o styczność ochrony danych osobowych i pewnego rodzaju wymagań czy obowiązków wręcz, które pojawiają się w sektorze bankowym, to jest zupełnie oczywiste, że ocena zdolności kredytowej na przykład, czy też cele statystyczne, które są podstawą do przetwarzania danych przez bank, są pewnymi szczególnymi wyłączeniami z zakazów, które wynikają z ustawy o ochronie danych osobowych. Również pewnego rodzaju uprawnienia podmiotów danych osobowych są modyfikowane przez przepisy o charakterze sektorowym. Powiedziałbym więc, że nie tyle mamy do czynienia ze sprzecznością pomiędzy przepisami europejskimi dotyczącymi prawa bankowego a ochroną danych osobowych, ile z pewnego rodzaju uzupełnianiem się, czyli z wychodzeniem z założenia, że ochrona danych osobowych jest pewnym generalnym problemem, który musi być rozstrzygnięty, który jednak w niektórych aspektach ulega modyfikacji dla prawa bankowego.